Cześć, witajcie serdecznie po raz 188 we vlogu Powrót Roberta.pl. No i co zadziało się w tym Grand Prix Wielkiej Brytanii, drugim, czyli Grand Prix 70-lecia Formuły 1 na torze Silverstone. I w sumie nie spodziewałem się tego, przyznam szczerze, że trochę się bałem nudnego wyścigu, chociaż wczorajsze kwalifikacje zapowiadały pewną dozę emocji i były te emocje nawet większe. I to, uwaga, nikt się nie rozbił, nie było żadnego safety cara, nie było żadnych awarii, żadnych pękniętych opon. Była po prostu w miarę czysta i fajna walka, i równa walka o zwycięstwo w wyścigu Formuły 1, do tego połączona z cały czas rozgrywką strategiczną. To jest coś, czego nam brakowało i coś, no, co zostało wymuszone tym bardziej miękkim doborem opon na to drugie Grand Prix na Silverstone. Niektórzy krytykowali tą decyzję Pirelli, a raczej decyzję Formuły 1, która nakazała Pirelli właśnie przygotowanie takiego bardziej miękkiego zestawu. Zespoły oczywiście nie było im to w smak, no bo miały już przygotowane wszystko, jeden pit stop, wszystko, piękna strategia. A tu nagle jakieś przywożą nam bardziej miękkie opony, które się szybko zużywają. No o co chodzi? O co? Jak to może być strategia w Formule 1? No i właśnie widzicie, niektórzy kierowcy pojechali na jeden pit stop, niektórzy kierowcy nawet całkiem sporo na trzy pit stopy. I spójrzcie, jaka dzięki temu stworzyła się walka, jaka stworzyła się rywalizacja przez cały wyścig. No mniej więcej czymś się emocjonowaliśmy. W ubiegłym tygodniu, okej, były te pęknięte opony, były wypadki Magnusena, pęknięta opona Daniła Kwiata, te trzy pęknięte opony na koniec wyścigu, no ale mimo wszystko tak między 20 a 45 okrążeniem to raczej usypialiśmy. A tu, no była fajna walka i naprawdę bardzo ciekawe emocje. I chciałbym zwrócić uwagę na pewien fakt. Fakt, oczywiście, no tutaj zaczynam moją tyradę na temat Maxa Verstappena i jego umiejętności. Ja jestem jednym z fanów Maxa Verstappena. Nawet swego czasu, jeszcze kilka lat temu, założyłem taki fanpage Max Verstappen Fan Club. Oczywiście to padło od razu, bo nie prowadziłem, ale naprawdę to jest gość, który ma przed sobą przyszłość w Formule 1 i taki gość trochę, mimo że tak naprawdę to był gówniarz, ale oldschoolowy trochę, może tak inaczej wychowany, tak bardziej hardo, no ale przez to te jego wyścigi w Formule 1 są ciekawe. Spójrzmy, co się dzisiaj działo. Już na tam którymś piątym czy szóstym kółku inżynier mu mówi, no wiesz, jedziesz za blisko Bottasa, opony ci się będą zużywać, może odpuść trochę, oszczędźmy opony i tak dalej. A ten mu mówi, nie zamierzam wlec się jak babcia do kościoła. Ja, to jest jedyna szansa, żebyśmy pocisnęli, więc ja cisnę. No i super. I właśnie o to chodzi. O taką Formułę 1 nic nie robiliśmy. I myślę, że więcej by się przydało takich kierowców jak właśnie Max Verstappen, którzy nie zastanawiają się, tylko cisną. Nie słuchają poleceń zespołu. Zdarzy się coś? Trudno. Ale cisnęli, ale walczyli. Ale wiedzą, że dali z siebie wszystko. A nie tak, że no okej, oszczędzaliśmy opony i wszystko. Więcej takich kierowców jak Max Verstappen. Zwrócę uwagę, że on dziś, wygrywając ten wyścig, tak naprawdę miał kontrolę nad przebiegiem rywalizacji już od połowy albo nawet wcześniej, kiedy tylko Mercedesom zaczęły się te problemy z oponami, no to Max Verstappen przejął kontrolę taką zupełną, bo zwróćcie, co się działo około 40 okrążenia. Oni trochę poczekali, no, patrzyli, co zrobi Bottas, czy będą Mercedesy jeszcze raz zjeżdżały, co zrobi Hamilton. Kiedy no, już się wydawało, że Hamilton może nie zjeżdżać do boksów, to Max nagle pocisnął, nagle robił czasy ponad sekundę lepsze od rywali, tak żeby mieć szansę potem powalczyć z Hamiltonem. Gdy Hamilton zjechał, bo ten blistering okazał się za duży, no to Max sobie już odpuścił i kontrolował tempo. To jest niepojęte, że w tym sezonie, w takim, w którym Mercedes tak wyraźnie dominuje, jeden gość bez przewagi strategicznej związanej z drugim partnerem zespołu, który mógłby ewentualnie przyblokować jakiegoś innego kierowcę, poczekać czy tak, i tak dalej, Max Verstappen jest w stanie sam tak rozegrać Mercedesa. No po prostu mistrzostwo. Oczywiście zaważyły na tym problemy Mercedesa z oponami. Mercedes mówi po wyścigu już, że w piątek nie mieli takich problemów, że nie pojawił się ten blistering, czy nie odchodziły takie całe płaty z tych opon. Natomiast potem no, zaczęło się coś dziać fatalnego. I zwróćcie uwagę, że Mercedes jest chyba jedynym zespołem z silnikami Mercedesa, który przejechał to tylko na dwa pit stopy. Bo, no i jeszcze Lance Stroll. Natomiast Nico Hülkenberg musiał zjechać na trzeci pit stop. Williams też zaliczył po trzy pit stopy, mimo że no, mogli być wyżej, ale nie dawali rady. Bali się po prostu, że te opony im popękają. To też jest pokłosie ubiegłotygodniowego Grand Prix, kiedy właśnie te opony no, pękały na ostatnich okrążeniach i teraz zespoły się bały. No i o to trochę w Formule 1 chodzi, żeby umieć to ryzyko balansować.
Być może jest coś w tych jednostkach Mercedesa albo w konstrukcjach związanych z jednostką Mercedesa, że bardziej obciąża te opony i sprawia, że ten blistering się pojawia. No bo na przykład Red Bulle, zwróćcie uwagę, Max Verstappen wygrał. Alex Albon po fatalnym starcie i po fatalnych kwalifikacjach mimo wszystko był w stanie dojechać na piątym miejscu. Na którym miejscu mamy zespół Toro Rosso? 10. i 11. To też jest chyba trochę ponad stan, jeżeli chodzi o nich. Więc po prostu wydaje mi się, że coś z tymi Mercedesami jest nie tak, a za to Honda bardzo dobrze się obchodziła z tymi silnikami, z tymi oponami Pirelli, przepraszam. I to nam sprawiło naprawdę, że był emocjonujący wyścig. Czwarte miejsce, może jeszcze coś o sytuacji w Mercedesie. No cóż, Valtteri Bottas, strategia zupełnie zawiodła. Tempo było, no wiadomo, Lewis włączył ten hammer time i tam miał naprawdę kilka dobrych okrążeń, ale początek wyścigu był generalnie dla Bottasa i Bottas może czuć pewien niedosyt. No już tam nawet mówił, teraz to może sobie tak mówić, że pogadamy z tą, bo chyba przespaliśmy ten okres, jak tam Verstappen szalał na prowadzeniu. Teraz już sobie tak mówić, jak może tak mówić, jak podpisał kontrakt pod nową umową na kolejny rok. Natomiast no rzeczywiście zawalili w jego przypadku strategię. Czwarte miejsce Charles Leclerc i to jest ponownie coś ponad stan dla Ferrari. Ferrari, które miało ogromne problemy podczas tego weekendu, ale te problemy miał głównie Sebastian Vettel, natomiast Charles Leclerc tak cichcem, ale cały czas do przodu, jak kiedyś nasi polscy piłkarze. I teraz też naprawdę pojechał rewelacyjny wyścig. Gdyby nie Max Verstappen i jego wyczyny na czele, no to chyba Charles Leclerc byłby tym, możemy go uznać wice najlepszym kierowcą wyścigu, bo naprawdę pojechał znakomicie, wykorzystał wszystko, nie popełnił żadnych błędów. Strategia też się opłaciła, bo pojechali na jeden pit stop, no i generalnie to była jedyna szansa Ferrari, aby tutaj strategicznie coś rozegrać. I strategia w przypadku Sebastiana Vettela też nie była zła, natomiast no, Sebastian Vettel znowu popisał się swoim markowym numerem, znowu się obrócił i niestety nie miał potem szans na walkę o wyższe pozycje, został zblokowany, utrzymał się za środkiem stawki, a szkoda, bo myślę, że punkty by były, gdyby nie ten obrót na samym początku wyścigu. Kolejne miejsca, no to mamy zespół Racing Point. Ja nie jechałem, jechałem dzisiejszy wyścig i przygotuję Wam scenogram z tego wyścigu z Nico Hülkenbergiem i powiem szczerze, to był bardzo intensywny, jeżeli chodzi o komunikaty radiowe, wyścig Nico Hülkenberga. Mnóstwo poleceń o zmianę ustawień. Sam Nico Hülkenberg, on cały czas naparzał, pytał, gdzie jest ten, a gdzie jest ten, ale bardzo często pytał o Lensa Strolla, o jego tempo, czy ma problemy, czy już wyjechał za nim po pit stopie, czy nie. Naprawdę było tych odniesień mnóstwo. No i ostatecznie, jak tak ja jechałem z Nico Hülkenbergiem przez ten cały wyścig, to powiem szczerze, ja odniosłem takie wrażenie, że został po prostu wykiwany przez zespół Racing Point, że to było trochę ustawione. Oczywiście około 39-40 okrążenia skarżył się na te opony. Mówił, że pojawiają się te jakieś wibracje, ale powiem tak, jak jechałem cały ubiegły rok z Robertem Kubicą, no to skarżenia Nico Hülkenberga na zachowanie opon w porównaniu z tym, co mówił Robert Kubica, czy też mówili inni kierowcy, gdy jeździłem onboardy z innymi kierowcami, no to był pikuś i Nico był raczej taki spokojny. Natomiast został wezwany do boksów, no i przez to stracił miejsce na rzecz Lensa Strolla, który ostatecznie dojechał na piątym miejscu. Jasne, no w klasyfikacji generalnej dla Racing Point bardziej liczy się Lance Stroll niż Nico Hülkenberg, natomiast no takie zamienianie kierowców takie średnie, szczególnie biorąc pod uwagę te okoliczności. Natomiast no Hülkenberg przez cały wyścig nie miał żadnej szansy, nawet na podium musiałby liczyć na to, że po prostu ktoś odpadnie z rywalizacji. Nico Hülkenberg, gdy już zjechał na ten drugi pit stop, gdy już był za Lensem Strollem, no to tak dopytywał, czy u Lensa nie było takich problemów z blisteringiem, jak u mnie. No i dostał taką odpowiedź, że no były, ale były mniejsze. No, dobra. Nico Hülkenberg teraz oczywiście w wypowiedziach prasowych po tym Grand Prix przyznaje, że no było duże ryzyko, że w ogóle nie dojadą do mety, że musieli tak zrobić, że musieli te opony zmienić. Natomiast, no cóż, ja odniosłem inne wrażenie, ale absolutnie nie twierdzę, że tak było. Po prostu jadąc ten cały wyścig z Nico Hülkenbergiem, jakoś tak mi się wydawało, że on wcale takich dużych problemów nie ma i że mógłby dokończyć się na tym piątym miejscu, co by było naprawdę zacnym wynikiem. No ale być może strategia zespołu była nieco inna. Na kolejnym miejscu, to przepraszam, oni zajęli 6. i 7. miejsce, bo oczywiście tam był jeszcze Alex Albon. Alex Albon dzisiaj, no dobry wyścig, ale jakby oceniając całokształt weekendu wyścigowego, no, to tak sobie, powinien być przed Leclerciem, patrząc na tempo bolidów.
Na siódmym miejscu, na ósmym miejscu, przepraszam, mamy Estebana Ocona i Esteban Ocon pokonał swojego partnera zespołu Daniela Ricciardo, trochę za sprawą taktyki, trochę za sprawą startu, no ale przede wszystkim Daniel Ricciardo obrócił się i to był taki bardzo podobny obrót do tych, które Sebastian Vettel w ubiegłym roku wyczyniał, czyli jak ktoś się pojawił z jego którejś strony, to nagle w bolidzie Daniela szwankował docisk i po prostu się obracał. Dzisiaj Daniel zaliczył taką przygodę, na szczęście no, stracił tam tylko kilkanaście sekund, a nie zakończył całej rywalizacji. Natomiast no, 13 miejsce na pewno go nie satysfakcjonuje w żaden sposób, na 14 nawet. I chciał więcej, przecież on mówił przed tym weekendem wyścigowym, coś tam wspominał, że może być podium. I to ich tempo przy sprzyjających wiatrach mogłoby pozwolić na właśnie walkę o podium, przynajmniej walkę. Powiem szczerze, McLaren bardzo zawiódł podczas tego weekendu wyścigowego, przy czym myślę, że po prostu nie mieli tempa. Że to ich takie domowe Grand Prix, cóż, nie pasował im tor, nie pasował do charakterystyki obecnego auta. No i cóż, dwoili się i troili, ale no nie było szans teraz na pokazanie takich występów, jakie dawali nam na początku sezonu. Cały czas Carlos Sainz ma jakieś tam problemy, wczoraj też były problemy w kwalifikacjach, więc myślę, że on musi się troszkę poprawić. Natomiast no, myślę, że w Barcelonie ponownie McLaren będzie mocną ekipą. Natomiast jeżeli chodzi o 10 miejsce, to przyznam szczerze, nie wiem skąd tam się wziął Daniel Kwiat, no ale to już mówiłem, wydaje mi się, że dla Toro Rosso to był, przepraszam, dla Alfa Tauri to był dobry tor. No a jednocześnie Kwiat rzeczywiście dzisiaj pojechał no bardzo dobrze, bo z 16 miejsca startował, Pierre Gasly startował 10 pozycji wyżej, a no, skończył ostatecznie za swoim partnerem zespołu. No, Kwiat musi się ratować, bo chyba jego dni w Red Bullu, w rodzinie Red Bulla są policzone, tak mi się wydaje. I no, nawet jakby tutaj w końcówce sezonu, czy w drugiej części tego skróconego sezonu prezentował się świetnie, to nie sądzę, aby w tym zespole pozostał. Sebastian Vettel już omówiony. Myślę, że Ferrari może być mocniejsze trochę niż było teraz na Silverstone w Barcelonie, tam gdzie przecież będziemy mieli następny wyścig. No i teraz przejdźmy do tej ostatniej trójki. Best of the rest, Kimi Raikkonen. I powiem szczerze, trzeba go pochwalić. On w informacji prasowej po zakończeniu wyścigu no, mówił już, jak to był trudny dla niego wyścig, ponieważ cały czas musiał oszczędzać opony. I to oszczędzanie. Jeszcze ważna rzecz dotycząca Nico Hülkenberga i oszczędzania. W pewnym momencie kazano mu bardzo oszczędzać paliwo pod koniec i tam miał przełączyć sobie, śledzić deltę, żeby mu tego paliwa nie zabrakło. To też taka ciekawostka. Kimi Raikkonen musiał oszczędzać natomiast opony. Przejechał 26 okrążeń najpierw na twardej, a potem 25. Najdłuższy stint ze wszystkich na pośredniej mieszance. Przecież na początku wyścigu kierowcy zmieniali już po 6-7 okrążeniach tą pośrednią mieszankę, a Kimi przejechał 4 razy dłużej, więc naprawdę brawa dla niego i myślę, że gdyby nie ta strategia, no to nie byłoby szans na tak wysokie, czyli 15 miejsce, best of the rest spośród zespołów Haasa, Alfa Romeo i Williamsa. Haasy, no tutaj Romain Grosjean zaliczył wyjątkowo dobry weekend, nie pomylił się ani razu, przedzielił kierowców Alfa Romeo, 15 Raikkonen, 16 Grosjean i 17 Antonio Giovinazzi. No Giovinazzi startował wyżej niż Raikkonen, jedną pozycję, natomiast nie miał tempa w wyścigu i to jest raczej reguła w jego przypadku, no ale no, generalnie myślę, że Alfa ma jeszcze lepsze tempo wyścigowe niż wskazują na to rezultaty kierowców. Myślę, że gdyby tam byli inni kierowcy, oczywiście nie mówię tutaj o Robercie, żebyście się sobie od razu nie dopominali, pewnie też, ale mówię o innych kierowcach z obecnej stawki, to myślę, że oni by byli lepsi od tych kierowców, którzy są obecnie w Alfie Romeo. Natomiast, no cóż, no trzeba im przyznać, że znowu w sobotę byli gorsi, fatalni, ostatni. Natomiast niedziela, okej, poszła po ich myśli, przy czym no, pójść po myśli to znaczy wyprzedzić dwa inne zespoły z końca stawki. Niestety taka jest sytuacja w Alfie Romeo. No i na ostatnim miejscu Williamsy. Williamsy, które zżerały te opony, które musiały zaliczyć po 3 pit stopy. Ostatecznie Nicolas Latifi 0,6 sekundy tylko za George'em Russellem. To ciekawa sprawa. No i myślę, że oni też muszą się zastanowić, bo przecież ich ubiegłotygodniowe tempo wcale nie wskazywało na to i byliśmy na tym samym torze. Oczywiście trochę czasy gorsze, bo bardziej wietrznie i tak dalej. No ale mimo wszystko stracili w porównaniu z ubiegłotygodniową rywalizacją naprawdę dużo gruntu pod nogami.
myślę, że po prostu ten wyścig im nie poszedł, ale no, nadal muszą popracować nad tym, co się dzieje w niedzielę w ich ekipie. I myślę, że generalnie to było ciekawe Grand Prix, biorąc pod uwagę to, że nie było neutralizacji, że nie było żadnego wypadku, jakiegoś spektakularnego błędu itd., itd., to mieliśmy rywalizację cały czas na wysokim poziomie. Roberta Kubicy nie było dzisiaj na Silverstone już, ponieważ wczoraj po zakończeniu, gdy już okazało się, że no nie będzie przydatny podczas tego weekendu wyścigowego, już miał taki plan awaryjny, czyli wylot do Warszawy i tam no, kręcenie dzisiaj rano od 6 na ulicach Warszawy materiałów promocyjnych związanych z rocznicą stuletnią Bitwy Warszawskiej, z Studem nad Wisłą. No i PKN Orlen mocno włączył się właśnie w te obchody i Robert Kubica wraz na przykład z Grupą Żelaznej i Bartkiem Marszałkiem nagrywali taki ciekawy i myślę, to będzie fajnie to zobaczyć, spot promocyjny, coś no upamiętniającego te wydarzenia sprzed 100 lat. Było już trochę wypowiedzi Roberta na ten temat, były filmiki też na blogu, prezentowałem od kibiców, którzy no, jechali sobie Wisłostradą i nagle patrzą, a tu Kubica popyla w bolidzie F1. Co ciekawe, to był bolid Lotusa z 2012 roku, czyli ten sam, który się pojawił na werwie, gdy Williams zawiódł. No i no, oczywiście no, niektórzy mogą się zastanawiać, no dlaczego tak, dlaczego przecież teraz będąc w Sauberze, w Alfie Romeo, którzy są przecież bardziej przychylni i skorzy do takich akcji, znowu pojawia się bolid Lotusa z prywatnej firmy, który jest po prostu no, na takie eventy wynajmowany. No generalnie dlatego, że właśnie są to profesjonaliści, którzy ten bolid wynajmują i potrafią szybko przygotować, okleić według wzoru i tak dalej, więc no po co wyciągać jakiś stary bolid Saubera sprzed kilku lat, próbować go uruchomić i tak dalej, zawracać tyłek ekipie, która ma ważniejsze zmartwienia, koszty pewnie takie same. Można było po prostu wziąć taką firmę, która taki bolid wynajmuje. Robert ten bolid zna, więc mógł sobie na spokoju bączki pokręcić. Teraz przed Robertem intensywny tydzień, bo z tego co można się domyślać, to teraz będzie w Monachium, gdzie pojedzie sobie, aby potestować troszkę w symulatorze BMW przed kolejną rundą tej serii, bo przecież za tydzień mamy znowu podwójny weekend wyścigowy. DTM-y będą jeździć na Lausitzringu, to będzie pierwszy z dwóch takich pod rząd wyścigów właśnie na tym torze, położonym bardzo blisko Polski, 100 km od granicy. I no wiem, że wielu z Was miało bilety na właśnie ten wyścig. Niestety ta obecna sytuacja sprawiła, że kibice nie będą tam wpuszczani. Ale, co ciekawe, podczas tego weekendu wyścigowego DTM ogłosiło, że pierwsi kibice pojawią się podczas pierwszego weekendu wyścigowego we wrześniu na torze Assen. 10 tysięcy osób, przepraszam, zostanie wpuszczonych na trybuny. Te trybuny będą odpowiednio wydzielone, będzie więcej wjazdów, więcej miejsc parkingowych, tak żeby te standardy sanitarne utrzymać. Natomiast, no, bardzo ciekawa sprawa, myślę, dla kibiców, że zostaną wpuszczeni. Bilety, nie wiem, czy już się rozprzedały, czy jeszcze nie, ale można było przez jakiś czas kupić. Więc no, Roberta teraz czekają przygotowania, myślę, że też będzie chciał spędzić trochę czasu z zespołem, żeby to wszystko dograć, żeby te niedociągnięcia, które były, no a były podczas pierwszego weekendu wyścigowego, teraz poprawić. No i za tydzień mamy znowu bardzo ciekawą sytuację, bo będziemy mieli Grand Prix Hiszpanii na torze w Barcelonie, który zazwyczaj jest dość nudnym wyścigiem, ale też będziemy mieli no, DTM na Lausitzringu i mamy nadzieję, że Robertowi pójdzie lepiej, ale to już w następnym vlogu. Teraz dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Dajcie znać, czy Grand Prix 70-lecia Formuły 1 Wam się podobało i czy rzeczywiście Max Verstappen to jest takim przekotem, jak ja mówię. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie też łapki w górę, subskrypcję, no i zapraszam na bloga, bo tam oczywiście mnóstwo materiałów po tym wyścigu działo się, więc trzeba wszystko przeanalizować. Będą blogowe stenogramy wyścigu jednego kierowcy, które wybierzecie. Podejrzewam, że to będzie albo Max Verstappen, albo Lewis Hamilton, no i drugi Nico Hülkenberga, co już zapowiedziałem. Dziękuję Wam za cały weekend wyścigowy. Do zobaczenia. Cześć!